Moi drodzy, dzisiaj jest poniedziałek. Ja zbieram się już do pracy. Jest pochmurno, będzie padać, więc ubrałam się dzisiaj troszkę cieplej. Spodnie beżowe, buty skórkowe też beżowe, sweterek, pod spodem bluzeczka, taka w panterkę, nie wiem czy to będzie oczywiście złota. Do tego jeszcze taką mam kurteczkę. Taką bardzo cienką, no i może coś na szyję, zobaczę. Na razie, pa! Dzisiaj mamy wtorek. Ja za chwilkę będę wychodzić. Taki mój look, czerwone spodnie, może się oddalę. Szare tenisówki, do tego bluzeczka, mój ukochany motylek. Jeansówka oczywiście. Oczywiście, torebka moja jeansowa i idę. Dzisiaj środa. Niestety za oknem leje deszcz już od wczoraj wieczorem przez całą noc, także niestety cały dzień będzie lało. Taka to moja stylizacja. Dżinsy czarne, na nogach skórzane buty, bo wiadomo, mokro. Ubrałam sobie golfik, ponieważ nie jest zbyt ciepło, taki fioletowy. Do tego makijaż jakaś tam biżuteria drobniutka. Nałożyłam na golf taki moją kamizoleczkę. To jest taka z dzianinki. No i to wszystko. Na razie. Oczywiście, ponieważ pada, mam związane włosy już, no bo bez tego to ciężko by było wyjść z domu. Moi drodzy, dzisiaj jest czwartek. Właśnie wychodzę na zakupy, bo dzisiaj mam wolny dzień. No i tak jestem ubrana. Niebieskie moje ulubione spodnie, na nogach buty jeansowe, kurtka jeansowa, torebka jeansowa i taka bluzeczka w takiej liście z kwiatami. Taki kwiatowo czarno-białe, biało-różowy kolor i on jest taki cieniowany też troszkę, bardzo ładna bluzeczka. Na rynku oczywiście bransoletki niebieskie i okulary niebieskie. No i to wszystko. Dzisiaj mam piątek. Jest niestety pochmurno. Padał deszcz i to dosyć mocno, ale jest ciepło. 27 stopni? Nie, 24, przepraszam. 24 stopnie, więc jest cieplutko. Jeszcze sobie wezmę kurteczkę na siebie. No i tak mniej więcej niebieskie spodnie, niebieskie dżinsowe buty, takie tenisówki. Bluzeczkę taką z niebieskim motywem takim, no i z napisem glam. Nie wiem, czy to będzie widać. O, tu widać, glam. Także już nie biorę żadnego naszyjnika, nic, bo to już by się gryzło za dużo tego świecącego elementu. No włosy spięłam, bo tak mi jest najwygodniej. I to wszystko. Na razie! Dzień, moi mili, dzisiaj mamy sobotę, jest bardzo ładna pogoda. No i ja ubrałam się trochę tak na luzie. Czerwone spodnie, czarne buty, takie siatkowe. Na sobie mam taką bluzeczkę ze sterem. Biało-czerwone paseczki, czerwona bransoletka, jakaś tam drobna srebrna biżuteria. I to tyle. Zbieram się, pa! Moi drodzy, dzisiaj jest niedziela. Jest bardzo gorąco. Ja ubrałam sobie spódniczkę granatowo-białą, do tego bluzeczkę. Nie wiem, jak to Wam pokazać. Ona ma takie ładne tutaj kwiatuszki, taką aplikację. Spiłam włosy, bo będzie mi gorąco inaczej. I do tego okulary, oczywiście drobna biżuteria. To wszystko. Moi drodzy, obejrzeliście 7 dni, 7 stylizacji. To bardzo szumnie brzmi ta stylizacja, ale nie wiedziałam, jak to nazwać. Wydaje mi się, że tak jest ok. Muszę Wam powiedzieć, że ja wiem, ile mam lat, wiem, jak wyglądam. Ja po prostu nie podążam za modą. Ja mam swój styl,
Wypracowałam go sobie już wiele, wiele lat. Jest to wygoda i klasyka. Przede wszystkim chodzę w spodniach, bo tak mi jest wygodnie, więc wygoda tu jest na pierwszym miejscu. Chodzę w butach na płaskim obcasie albo w ogóle nie obcasie, tylko właśnie na płasko. Przyzwyczaiłam się, chodzę w tenisówkach, chodzę w jakichś klapkach, chodzę w jakichś, nie wiem, sandałkach, wszystko na płasko. Nie mam problemów, ja jestem osobą dosyć wysoką, więc w obcasach to bym wyglądała strasznie, no więc u mnie nie zobaczycie szpilek, ani mini spódniczek. No taki mam styl już od wielu, wielu lat, i taki mi odpowiada. Wygoda dla mnie jest najważniejsza, żebym się dobrze czuła, żebym się nie czuła skrępowana. Kiedyś chodziłam, że tak powiem, może nie w szpilkach, ale na obcasie chodziłam. Nosiłam długie spódnice, krótkie spódnice, różne. Ale już od wielu, wielu, wielu lat mam wypracowany taki swój styl. Noszę się kolorowo. Kiedyś ubierałam się bardzo monochromatycznie, nad czym ubolewała moja mama. Ciągle mówiła, że dziewczyny się tak ubierają kolorowo, a ty ciągle jednakowo. Taki miałam wtedy styl, teraz mam różny właśnie, teraz mam inny. Ubieram się na kolorowo, czuję się w tym wygodnie i to jest podstawa dla mnie. No to tyle. Oczywiście subskrybujcie mój kanał, będzie mi bardzo miło, że nasze grono już się powiększa. Komentujcie, lajkujcie i do miłego, pa, pa!